Cześć, witam wszystkich, z tej strony Maciek, Feder Fanatyk z Wrocław. Słuchajcie, chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak zrobić federlinka z fluorokarbonu. To jest taki sposób, który przekazał mi Kamil Fishing. Co potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy fluorokarbon. Używam fluorokarbonu grubości 0,55. Do tego potrzebujemy takie złączki. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. To są takie jakby dwie rurki połączone ze sobą. Oczywiście do tego potrzebujemy specjalne szczypce do zaciskania tych złączek. Potrzebujemy koraliki szklane. Potrzebujemy agrafki z kętlikami. Niektórzy używają agrafek bez kętlików, ale uważam, że przy zaczepach, jak koszyk wejdzie w zaczep, to wtedy kętlik łatwiej jest odczepić, jak jest agrafka z kętlikiem. Potrzebujemy obcinacz do paznokci. I teraz, jeśli ktoś ma grube paluchy, to jeszcze przydaje się pinceta. I teraz tak, zaczynamy od odcięcia sobie kawałka fluorokarbonu. W zależności od tego, jaki chcemy, jaką długość federlinka chcemy użyć, odcinamy sobie odpowiednią. To wszystko musicie sobie sami dojść. Dobrze jest ciąć pod skosem fluorokarbon, dlatego że wtedy lepiej wchodzi w te nasze złączki. Ja w tej chwili muszę jeszcze jedno urządzenie założyć, bo niestety mój wzrok już nie pozwala mi na takie naprawy, takie montaże, więc zakładam sobie lupę. I w tej chwili tak, pierwszą czynnością, jaką wykonujemy, bierzemy fluorokarbon i przeplatamy przez złączkę. Teraz biorę koralik. Koraliki, no niektórzy nie używają koralików, robią bezpośrednio. Ja uważam, że koralik na fluorokarbonie, przez który będziemy przeplatać żyłkę lub plecionkę, zapobiega przecieraniu. Producenci głównie używają plastikowych takich tych koralików. Ja używam szklanych, które mniej się przecierają. Teraz tak, bardzo ważne jest to, żeby fluorokarbon nie wystawał zza tej złączki i żeby tutaj było to jak najciaśniej zaciśnięte. Teraz biorę szczypce i zaciskam. Jedną stronę federlinka mamy zrobioną. Teraz druga strona. I znowu pierwszą czynnością jest założenie złączki. I teraz bierzemy sobie agrafkę z kętlikiem. Jeżeli chodzi o agrafki z kętlikiem, to macie tego wiele do wyboru. Ja używam agrawek, które mają jak najmniej zaczepów tutaj. Czyli nie mają wywiniętych tych drucików, nie mają nic. No, teoretycznie najlepsze agrawki są, które mają zabudowany kręcik. Najmniej wtedy splątań jest. W każdym razie to spadnie. Zakładamy go z powrotem. Zakładamy agrafkę. Wkładamy
znowu. I teraz mamy możliwość, przy takiej pętelce mamy możliwość uzyskania odpowiedniej długości. Jeżeli chcemy dłuższy, to ja na przykład chcę w tej chwili uzyskać featherling długości 3 cm. Więc zaciskam sobie tutaj mocno. Zaciskam szczypcami. Muszą się, to się musi dobrze ułożyć. O! I teraz nadmiar, bardzo ważne, nadmiar fluorokarbonu musimy obciąć praktycznie na zero. I tak wygląda featherling zrobiony przeze mnie. Mamy tutaj koralik zaciśnięte i krętlik z agrafką. Koszt wykonania takiej sztuki to jest, nie wiem, złotówka, złoty 50. Oczywiście na początek trzeba wydać trochę pieniędzy, bo te głupie szczypce kosztują 80 parę złotych, 90. No a grawki, krętliki, to wszystko wiadomo, wiecie ile kosztuje. Ale wykonanie samemu takiego czegoś jest o wiele tańsze niż zakup, bo zakup 3 sztuk jest w granicach 15, 17, 18 zł. A wykonanie czegoś takiego kosztuje złoty 50 za sztukę. Wszystko. Dzięki, oglądajcie. Na pewno będzie to dostępne na stronie Feather Fanatics. Cześć, trzymajcie się.